Plastelina ma terapeutyczne zastosowanie, to wspominałam. No i zajmuję się już tym od 6-7 lat może. Bo zahaczyłam o studia, czyli 5 lat, ale w ciągu 5 lat, 3 lata bite pracowałam już z plasteliną. No i jestem już po ukończeniu studiów 5 lat, no to będzie 8 lat chyba, tak jakoś. I zajmuję się tak zawodowo trochę, poza tym, że cały czas się kształcę i uczę właściwie, bo to jest chyba taka studnia bezgraniczna. Umiejętność, całe życie można właściwie się szkolić. To jest coś, no coś ważnego, no bo to jest moja pasja, a każdy, kto ma pasję, wie, że pasja jest czymś bardzo, bardzo ważnym w życiu. To jest jakaś odskocznia od rzeczywistości, taki akumulator, gdzie ładuje się baterie. No, czyli coś dobrego. W zależności od zlecenia, dzień zlewa się z nocą, bo to wszystko zależy od tego, czy mam akurat energię i chęci, wszystko robię za jednym zamachem. Czasami jest tak, że 1-2 dni nic nie robię, bo nie mogę po prostu, a nie chcę czegoś no źle zrobić albo ominąć tylko dlatego, że tego dnia strasznie mi się nie chce, albo czuję, że, no, że dziś nie jest ten dzień, a mogę sobie pozwolić, jeżeli mam termin jakiś taki ludzki. No a tak poza tym wszystko wygląda tak samo. Poza tym, że mam plastelinę w swoim pokoju i wszędzie w mieszkaniu jakieś tam kawałki walają się, nie na podłodze, ale jakieś tam elementy. Chyba zabawki dla bajzla. Tam miałam taką dość wolną rękę. I to było, no dość krótko to robiłam, ale ostatnie jakby wprawki i takie kosmetyczne rzeczy trwały 9 miesięcy. Czyli taka trochę ciąża i po 9 miesiącach urodziło się dziecko, które w sumie przyniosło mi wiele radości i niespodzianek miłych. No, to chyba to. I jeszcze robiłam krótki film dla Wrocławia, no taki konkurs Kręć Wrocław. No i zabawa z krasnalami była fajna po prostu. Z warsztatami to się tak zaczęło trochę przez przypadek, ale polubiłam to i zauważyłam, że ludzie, którzy uczestniczą w tych warsztatach też jakoś się wyciszają, na tych zajęciach jest albo cicho, wszyscy w skupieniu. Wiadomo, że tam są rozmowy, śmiechy i chichy, ale daje dużo dobrego taka plastelina. No i każde warsztaty są inne przede wszystkim. I ja się z perspektywy kogoś, kto prowadzi, uczę wielu rzeczy. Widzę, co kto lubi, jak te zajęcia prowadzić następnym razem. No i każda grupa ludzi jest inna. Prowadzę w różnych miejscach w Polsce. Do tej pory prowadziłam i grupy wiekowe też są trochę zróżnicowane. No i to jest dla mnie samej bardzo ciekawe doświadczenie. No fajnie być taką panią nauczycielką. Tutaj mamy na tablicy wierszy Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu. No i robimy taką krótką interpretację, ilustrację tego wiersza. Wiadomo, że czasu nie jest wiele, żeby jakby wszystko skondensować i fajnie przedstawić. Możemy tylko fajnie przedstawić, ale w skrócie. Więc pracujemy nad syntezą jakby tego wiersza, żeby zadziałać trochę symboliką, trochę klimatem. Młodzież, która bierze udział w warsztatach, właściwie sama skonstruowała scenopis. Po prostu zebraliśmy wszystkie pomysły i razem zaczęliśmy wywalać to, co może nam się nie przydać, co może automatycznie przedłużyć proces twórczy, czyli nie mamy czasu tyle,
Ale ten etap poszedł dość szybko i chyba jestem zadowolona z samych ludzi, którzy no, okazali się pojętni i, no, i zaangażowani. I to jest fajne. Fajnie, jak biorący udział w warsztatach chcą to robić. Pewnie większości ludziom wydaje, że to jest infantylne i dziecinne. Troszkę się z tym zgadzam, bo uważam, że mam duszę dziecka, ale to nie jest powiedziane, bo to jest takie samo medium jak farby olejne, czy nie wiem, sól przy animacji sypanej poklatkowej. No to jest medium. No, po prostu za pomocą plasteliny przekazuje i swoje emocje, albo kreuje świat animacji. I to jest chyba błędne, takie automatyczne porównywanie tego do zabawy w przedszkolu. Oczywiście no, każdy ma prawo tak, mieć takie skojarzenie, bo każdy z nas był przedszkolakiem, czy tam dzieciakiem, który się babrał w tej plastelinie. Ulepiłam siebie, zaczęłam robić wspomnienia z dzieciństwa, jako pięciolatkę, jakieś tam kadry poszczególne. Jak byłam mała, to zasypiałam w różnych miejscach. No tak po prostu nagle chciałam zrobić z tego śmieszną historyjkę, jak zasnęłam w trawie przed blokiem i dzieci wołały moją mamę, że Monika zasnęła w trawie. Jakieś takie historie w trakcie zabawy w berka, nie, w chowanego też zasypiałam po kątach. Chciałam zrobić z tego po prostu fajną historię, no ale jakoś czas nie pozwolił. No jakieś tam portrety sobie robiłam zamiast zdjęcia, żeby wysłać na festiwale, to no, ale jakoś nie czuję potrzeby uzewnętrzniania jakby siebie w ten sposób, żeby nie wiem, bo to mi się takie patetyczne wydaje, żeby siebie wyłożyć na, chyba że właśnie tak dla jaj, ale no, na razie nie. Zawsze dźwięk mnie inspiruje. Później są słowa tej piosenki, jeżeli w ogóle chciałabym z nich korzystać, bo też uciekam od tego, żeby ilustrować dosłownie daną rzecz. I to jest chyba taka moja w środku interpretacja, no tak jak czuję, ale nigdy jakoś nie zastanawiam się nad pomysłem przed pracą. Ja lubię działać tak intuicyjnie i żeby to potraktować jako improwizację trochę, bo na tyle ufam swojej intuicji, że później z tego wychodzi coś, co miałam w środku zaczynając i okazuje się, że wyrzuciłam jakąś myśl, która jest prawdziwa. No, tak chaotycznie to wytłumaczyłam, ale to takie trochę sprawdzenie nie wiem, własnego myślenia, odbioru. Jeżeli oczywiście robię coś z potrzeby serca i nie z takich powodów zarobkowych, bo niestety pieniądz trochę gmatwa, bo jeżeli mam świadomość, że robię coś na zlecenie, to już niestety muszę się podporządkować zleceniodawcy. Ale fajnie tak czasami przemycić coś swojego do filmu.